Witam państwa serdecznie. Dziś chciałam z wami porozmawiać o szybkiej, a można nawet powiedzieć natychmiastowej pomocy przy nadmiernym stresie. Jeżeli chodzi o stres, to każdy z nas na co dzień go doświadcza i na pewno wiemy, jaki niekorzystny wpływ on może mieć na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego trzeba nauczyć się sobie z nim radzić. I jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem są. Olejki aromaterapeutyczne, bo przy stresie mogą się pojawić bezsenność, ból głowy, nawet rozwinąć się choroby serca. Mogą się pojawić takie bardzo mocne emocje jak lęk, irytacja, nawet depresja. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tak poważne stany, to potrzebuje fachowej, specjalistycznej pomocy, ale olejki aromaterapeutyczne to może być taka, taka bardzo szybka, natychmiastowa ulga, jeżeli występuje jakiś atak, nawet atak paniki czy atak lęku. I oczywiście, jeżeli regularnie po prostu stosujemy w odpowiedni sposób olejki aromaterapeutyczne, to wyciszy to nasz organizm i nie doprowadzimy siebie do takich bardzo poważnych stanów emocjonalnych. Dzisiaj chcę wspomnieć o dwóch olejkach aromaterapeutycznych, ale bohaterem będzie oczywiście Olejek lawendowy. Dlaczego mówię oczywiście? Bo lawenda wśród olejków aromaterapeutycznych uważa się za królową. Po pierwsze, jest bardzo mocna w działaniu i bardzo szerokie spektrum działania ma. Po drugie jest bardzo łagodna dla naszej skóry. To jeden z nielicznych olejków, który bez rozszczęczenia można stosować na skórę bezpośrednio. Dodatkowo olejek lawendowy współpracuje, współgra z innymi olejkami, wzmacniając ich działanie. Ja o tym olejku nagram osobny filmik i później na kanale u mnie go na pewno znajdziecie. Także subskrybujcie mój kanał, jeżeli takie tematy Was interesują, bo dzisiaj chcę się skupić tylko i wyłącznie na walce ze stresem i z bezsennością i pokażę Wam, przedstawię Wam kilka takich prostych sposobów, co możecie zrobić w domu szybko, żeby sobie pomóc w razie potrzeby. I pierwszy sposób oczywiście to jest inhalowanie się z olejkiem lawendowym. I to można zrobić na różne sposoby. Sposób numer jeden to właśnie bierzemy buteleczkę, po prostu otwieramy i oddychamy nad olejkiem, wdychamy ten wspaniały aromat i już... Poprzez to wyciszamy organizm, bo olejki aromaterapeutyczne to jest ta ich niesamowita moc, że one działają na układ limbiczny naszego mózgu, a to on odpowiada za nasze emocje. To jest jeden ze sposobów, po prostu wdychać z buteleczki. Natomiast drugi, kiedy bierzemy jedną kropelkę na dłoń, rozcieramy w dłoni i w taki sposób po prostu inhalujemy się wąchamy ten olejek. I to jest taki bardzo szybki i bardzo pomocny sposób, właśnie jeżeli ktoś czuje, że no, jakieś emocje negatywne się w nim zaczynają kumulować. Jeżeli ktoś dostaje jakiegoś ataku, ataku paniki, ataku lęku, bardzo fajnie mieć przy sobie, jeżeli kogoś to dotyczy, jeżeli no, ktoś miewa czasami takie ataki, a teraz coraz częściej Młode osoby to mają. Także mieć przy sobie w torebce taki flakonik i szybko sobie pomóc, jeżeli taka sytuacja się pojawiła. Jedna kropelka na dłonie. Właśnie olejek aromaterapeutyczny jest tak delikatny, że nic dodatkowo nie potrzebujemy. Na dłonie żadnego dodatkowego oleju, tak zwanego bazowego, bezpośrednio na skórę rozcieramy i wąchamy. Kolejny sposób na aromatyzowanie się – to oczywiście dyfuzor. Dyfuzory mogą być różne, na przykład tak jak u mnie, jeszcze dodatkowo z funkcją jonizacji powietrza, no to dajecie. W zależności od rozmiaru i waszego dyfuzora, i od rozmiaru pomieszczenia, w którym się znajdujecie. Dla małego pomieszczenia 5 kropli do dyfuzora, dla większego 10 kropli do dyfuzora olejku lawendowego. Nastawiacie odpowiedni tryb, jeżeli macie dyfuzor taki, którym można regulować większe, mniejsze natężenie i po prostu niech się rozpyla ten olejek w pomieszczeniu. To można robić albo w bardzo wolnym trybie przez kilka godzin, albo po prostu wracacie zestresowani i na godzinkę sobie włączacie, albo przed snem też na godzinę można sobie włączyć, żeby później dobrze odpoczywać, dobrze się wyspać. Też olejek można zastosować bezpośrednio na poduszkę. Czy dla siebie, czy dla dziecka, jeżeli jest niespokojne dziecko, chcemy, żeby dobrze spało, po prostu jedną kropelkę na poduszkę. Można też zmieszać watum mizerku z wodą i spsikać poduszkę delikatnie taką małą mgiełkę. Natomiast tu jest uwaga, to jest bardzo istotne. Jeżeli mówimy jedna kropelka na poduszkę, to kochanie, naprawdę jedna kropelka wystarczy, bo może nam czasami się wydawać, przecież on jest tak przyjemny, tak delikatny. No co ta kropelka? No dam jej więcej i niech to fajnie pachnie. Można przydobrzyć olejki aromaterapeutyczne. To jest esencja, taki wyciąg skoncentrowany z roślin leczniczych. To jest niesamowita moc. I jeżeli damy tego zbyt dużo, to uzyskamy zupełnie odwrotny efekt. Bo w ten sposób... Poprzez oddychanie też wprowadzamy do naszego organizmu składniki aktywne, które w olejku się znajdują. I wtedy, kiedy nasz organizm te składniki dostaje, w nim zaczynają zachodzić pewne reakcje chemiczne. I jeżeli to jest mała ilość, to to po prostu nas wycisza. Kiedy dajemy za dużą ilość, to za dużo procesów w organizmie się włączy i organizm pracuje zamiast tego, żeby się zrelaksować. I odpoczyń. Także pamiętajcie, przy tak mocnych koncentratach, jakimi są olejki aromaterapeutyczne, mała ilość zawsze jest lepsza niż jakieś ogromne dawki. Drugim sposobem oprócz inhalacji są kąpiele lub moczenie stóp z dodatkiem olejku aromaterapeutycznego. I teraz jak to zrobić prawidłowo? Bo olejek nie wolno bezpośrednio dodawać do wody. No to jest olejek, to jest olej, tak on jest, on jest tłusty. Nie rozpuści się w wodzie, będzie pływać na powierzchni. I kiedy do takiej wany się położymy, nasza skóra będzie miała bezpośredni kontakt z olejem. Owszem. Lawendowy jest delikatny. Każdy inny mógłby nas poparzyć, ale i tak, niezważając na to, że lawendowy jest delikatny, trzeba go rozczęcić. I teraz jak to zrobić prawidłowo? W innych nagraniach jeszcze będę o tym wszystkim mówić, ale teraz wam podam kąpiel relaksującą, która Was odstresuje, która spowoduje, że ściągniecie napięcie ze wszystkich mięśni po ciężkim dniu fizycznym, po jakichś nadmiernych emocjach w ciągu dnia, żeby to napięcie gdzieś tu w barku, w karku, w lędźwiach, żeby to wszystko puściło, żebyście mogli później bardzo dobrze odpocząć, bardzo dobrze się wyspać. I trzeba będzie nam wziąć, Pół szklanki soli Epsom. Do tego dodajemy 10 kropli olejku lawendowego. I taką sól z olejkiem wsypujemy do ciepłej kąpieli, rozpuszczamy tam sól i wtedy możemy się położyć i wykąpać się w takiej wannie przez 15-20-25 minut jeżeli chodzi o moczenie nóg, jeżeli ktoś nie ma wanny, dokładnie to samo. Bierzemy wiadro z ciepłą wodą, będzie nam potrzebno tyle samo soli, pół szklanki. Natomiast olejków już na tak małą ilość wody możemy dać mniej, nie 10 kropli, tylko 5. I podtrzymać nogi w ciepłej wodzie przez 20-25 minut. Pamiętajmy, że na naszych nogach są punkty biologiczno czynne, które między innymi odpowiadają za funkcję układu nerwowego i też bardzo dobrze pomagają, można powiedzieć, ściągają z naszego ciała cały stres i całe napięcie. I taką kąpiel możecie państwo robić Albo regularnie, nawet codziennie, albo przynajmniej dwa razy w tygodniu. Można oczywiście robić też doraźnie, akurat w tym dniu, kiedy wiemy, że no to był gorszy dzień, i emocjonalnie, i może też fizycznie z przepracowaniem. Natomiast też można taką kąpiel zrobić dzieciom, ale od piątego roku życia i po pierwsze no, nie robimy mniejszym, młodszym dzieciom, bo dla nich wystarczy takie inhalowanie się, czy to przez dyfuzor, czy to po prostu przy rozpaleniu na poduszkę, czy dać, dać jedną kropelkę na poduszkę dziecku lub jakaś ulubiona zabawka, jakiś pluszak dziecka, taki pluszak którego tuli do snu, no to może też taka kropelka olejku na takiego pluszaczka dać. Natomiast te dzieciaczki od piątego roku życia mogą już się kąpać z dodatkiem olejku. Tylko, że dla nich my możemy wziąć nie sol epsom, tylko możemy wziąć albo sól morza martwego, albo po prostu olejek rozpuścić nawet bez dodatku soli, tylko, że wtedy potrzebujemy olej bazowy. Może być na przykład z pestek słodkich migdałów, bardzo dobry olej, który nie ma zapachu, bardzo dobrze rozpuszcza olejki i możemy łyżkę takiego oleju do łyżki dać, 5 kropelek, 3-5 olejku lawendowego i wlać do wanny. Albo jeszcze bardzo dobrym takim środkiem, która rozpuści nam olejki i pomoże im bardzo dobrze w wodzie się rozprowadzić jest Tłusta śmietanka. Bierzemy łyżkę tłustej śmietanki. Do tej łyżki śmietanki dodajemy te nasze trzy kropelki lawendowego olejku i później wlewamy do wody, rozbełtamy dokładnie i możemy w tym wykąpać dziecko. Też nie kąpiemy w takich olejkach zbyt długo, ale jakieś 15 minut absolutnie wystarczy. I kolejnym sposobem, żeby odstresować się z wykorzystaniem olejku lawendowego, to jest oczywiście masaż. Do masażu będzie nam potrzebny jeszcze olej bazowy. Trzeba wziąć po prostu do dłoni łyżeczkę na przykład oleju z pestek winogran, albo ze słodkich migdałów, albo nawet jeżeli macie Państwo jakiś swój ulubiony balsam do masażu, no to możecie no, po prostu nalać sobie tego balsamu na dłoń, Dać z góry na ten balsam lub na ten olej bazowy dwie kropelki olejku lawendowego, rozdzieramy to w dłoniach i masujemy te miejsca, które w pierwszej kolejności cierpią na skutek stresu, gdzie pojawia się mocny skurcz, to jest szyja. Kark, ramiona dokładnie rozmasować. Możemy zrobić sobie taki masaż, ale oczywiście jeszcze lepiej, jeżeli mamy kogoś w domu, kto taki masaż może nam zrobić i bardzo dokładnie może nam całe ramiona wymasować. Można też masować stopy, a nawet całą nogę od palców aż do kolana, bo na stopach, na łydkach właśnie są te punkty biologicznie czynne, które będą nas. Wyciszać. Ale pamiętajcie Państwo, że nie każdy olejek lawendowy będzie działał tak samo, bo są olejki zapachowe, które po prostu stwarzają atmosferę w domu, ładnie pachną, a są olejki klasy terapeutycznej, aromoterapeutyczne, olejki eteryczne. I to taki będzie miał te wszystkie pozytywne właściwości dla naszego organizmu. Najczęściej do produkcji olejku klasy terapeutycznej stosuje się odmiana lawendy Lavendula angustifolia, która zawiera wysokie stężenie linalolu i linalylu, co właśnie nadaje te właściwości kojące, relaksacyjne i przeciwbakteryjne. Jeśli nie macie Państwo jeszcze swoich sprawdzonych olejków, no to zaglądnijcie w opis pod tym wideo, bo tam podam Wam link do tych olejków, z których ja korzystam i to jest klasa terapeutyczna. Przy tym, że w bardzo dobrej cenie. Dodatkowo, jak wpiszecie kod promocyjny zdrowie, to będziecie mieli jeszcze tani. Ale obiecałam, że będzie dziś o dwóch olejkach. Dlatego drugi olejek to jest olejek mandarynkowy. I on słynie ze swojego działania też uspokajającego, wyciszającego który powoduje właśnie bardzo spokojny, równy i głęboki sen. Po zastosowaniu tego olejku człowiek się budzi nareszcie wypoczęty i bardzo dobrze. Jeżeli te dwa olejki po prostu połączymy, jeżeli ktoś ma bezsenność, lepszego połączenia po prostu nie znajdziecie. Natomiast jeżeli chodzi o olejek mandarynkowy, to on nie może być stosowany bezpośrednio na skórę bez oleju bazowego. Dlatego na przykład, jeżeli my chcemy dać to do Dyfuzora, no to tam nie ma problemu. Jasna sprawa do dyfuzora, tam nie ma kontaktu ze skórą. Możemy dać albo olejek lawendowy, albo mandarynkowy, albo na przykład tak jak ja do swojego daję 5 kropelek lawendowego i 5 kropelek mandarynkowego. I to jest niesamowity aromat, i jeszcze może dla osób, które mówią, że. Ta lawenda im nie bardzo podoba się, jak pachnie, chociaż pachnie pięknie, no ale różnie była. Czasami ktoś mówi, nie lubię zapach lawendy, to mandarynka, ona ukryje ten zapach lawendy, bo szkoda by było, żeby z tak korzystnych właściwości lawendy nie skorzystać. Połączcie wtedy z mandarynką, jeżeli chcecie wypocząć i chcecie dobrze spać. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o stosowanie na skórę, na przykład chcemy zrobić masaż wieczorem, żeby później dobrze się wyspać, no to bierzemy olej bazowy, do oleju bazowego dajemy kropelkę lawendy i kropelkę mandarynki. Jeżeli chcemy zrobić kąpiel, to przed tym jak dodać do soli, najpierw bierzemy łyżkę oleju bazowego, Dajemy tam 5 kropel lawendy, dodatkowo 5 kropel mandarynki. Później tą łyżkę oleju z naszymi olejkami wlewamy do soli pół szklanki i później już tą sól wymieszaną wsypujemy do ciepłej kąpieli. Mieszamy, rozpuszczamy tam sól i relaksujemy się. I zobaczcie moi kochani, bardzo prosty sposób. I jeden mały flakonik lub dwa, jeżeli jest bezsenność, które mogą nam pomóc w tak poważnych dolegliwościach, bo stres jest dla nas bardzo niebezpieczny, a niestety jest wszechobecny. Jestem bardzo ciekawa, czy takie tematy ogólnie związane z aromoterapią Was interesują. Napiszcie bardzo, proszę, w komentarzach i podzielcie się też, jakie macie swoje sposoby na walkę ze stresem i na Relax. A ja bardzo wam dziękuję dziś za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z wami była Natalia Samarec. Życzę Państwu dużo dużo zdrowia i spokoju.